Cześć, witajcie. Witajcie, witajcie. Mnie słychać kiepsko, ale za to mnie nie widać dzisiaj. W związku z tym będzie można odpocząć trochę. Tak, a dzisiaj to w sumie szybko pójdzie, chociaż nie wiem, bo Redmi namotało strasznie z telefonami, bo moi drodzy pokazali 3, chociaż tak naprawdę jakbyśmy się uparli, to 5 modeli. Tak, rzeczywiście pokazali 3 takie. Takie no, że w zasadzie to nawet pokazali 2, a tego trzeciego tak trochę na dokładkę, bo u siebie na stronach poukrywali po prostu niektóre specyfikacje bardzo mocno. Do sklepu wrzucili co prawda chińskiego, ale też nie wszystko jest w sklepie chińskim dostępne jeszcze. W związku z tym tak, są 3 takie główne, 2 dodatkowe, jeden tematyczny, a jeden z rekordowym ładowaniem. Ale zacznijmy może od podstawki takiej, która się różni od wszystkich. To jest Redmi Note 12 5G. Tak, budżetowa w zasadzie z 5G, ze Snapdragonem 4. No, w zasadzie tyle. Wiesz, no ma OLED-owy wyświetlacz. Tak, z rzeczy fajnych ma OLED-a i to w dodatku 120 Hz, także to jest rzeczywiście dobre, ale już na przykład aparaty to takie sobie 8 z przodu, 48 na tyle. Plus 2 dwójeczki. Bateria nie najgorsza, bo 5000, ale z przeciętnym 33-watowym ładowaniem. No, to rzeczy ma być fajnych. Opcja, wiesz, to ma być opcja ekonomiczna. Tak, tak, to jest budżetowa, tak jak powiedziałem, ma taka dosyć. Ma mini jacka, słuchajcie, ma nadajnik podczerwieni i żeby było weselej, ma też 128 albo 256 giga pamięci wewnętrznej, natomiast ramy startują z poziomu niskiego, czyli od 4. Czyli mamy 4, 6 albo 8 ramu i 128 albo 256 flesza. Natomiast, moi drodzy, ceny oczywiście w Chinach zaczynają się od niecałych 790 zł, a najdroższa opcja kosztuje 1115, czyli 8256. Tam są jeszcze po drodze 628, 828 warianty. No wiadomo, że u nas to te ceny nie mają w ogóle szans się pojawić, a i z telefonem też nie wiadomo, czy będzie. Ciekawostką jest to, że we wszystkich w zasadzie smartfonach wyrzuconych właśnie, które miały premierę marki Redmi, są jacki. Wszędzie ten jack jest. Ładowanie jest rzeczywiście rosnące. Tutaj jest 33 W i to jest najmniejsze, a ono później będzie sobie rosło i ta wersja podstawowa ma wyższe, wersja wyższa ma jeszcze wyższe, a ma jeszcze jedna wersja jest tutaj. Najbardziej ma najbardziej. Natomiast również ciekawostką jest to, że Redmi zastosowało w tych smartfonach 3 różne matryce OLED. To są matryce różnych producentów, między innymi TCL-a tam można znaleźć, pozostali producenci niewiele nawet mnie mówią. To są to chińscy producenci, zresztą podobnie jak TCL. Niemniej te matryce są rzeczywiście różne, one powinny różnie wyświetlać obraz. Zresztą widać na zdjęciach, jakby na powiększeniach, że to są rzeczywiście różne układy diod w związku z tym, tych kolorowych w związku z tym rzeczywiście Chińczycy będą mogli sprawdzić, jak to funkcjonuje w zależności od producenta. No dobra, to przejdźmy w takim razie może do tego podstawowego. A podstawowy nazywa się Note 12 Pro, bo ten wcześniejszy, co się wydaje podstawowy, to nie jest budżetowy. A podstawowym tak naprawdę smartfonem dla serii Redmi Note 12 jest Redmi Note 12 Pro. I on już działa na Dimensity 1080. Jest tutaj również bateryjka 5000 mAh, ale ładowanie, tak jak wspomniałem, już wyższe, bo 67-watowe. Tak jest. Wyświetlaczek OLED-owy oczywiście 667, w Full HD pracujący przy 120 Hz również. I te 120 Hz to też jest taka trochę gnietka tej serii Note. Tutaj już tym razem wyświetlaczek jest 10-bitowym kolorem, w związku z tym jest troszeczkę fajniej. Zestawy pamięci też są dosyć sympatyczne, bo to jest 128 plus 256. Ale jeśli chodzi o RAM, to tutaj startujemy od 6, a jest jeszcze 8 i 12. Brakuje niestety obsługi kart pamięci. W przypadku aparatów fotograficznych podstawą jest tutaj matryca 50 megapikseli. To jest matryca Sony, oni się też tym bardzo chwalili, MX766. Matryca 1.156 wielkości, 4K nagrywająca wideo.
ale tak poza tym to jest troszeczkę biednie, bo jest ósemka do zdjęć szerokokątnych i jest dwójka jeszcze do zdjęć makro. Z przodu natomiast jest 16 megapikseli, w centrum wyświetlacza na górze, kropeczka, nieduża kropeczka i to w zasadzie tyle. Tak, no warto jeszcze dodać, że ten główny aparat Sony ma optyczną stabilizację obrazu, co jest... Tak, i to też, też jest coś takiego, co się będzie powtarzało już w każdym kolejnym wyższym modelu, tam również ta optyczna stabilizacja obrazu będzie. Tak, no to idźmy do wyższego, czyli tego z plusem. Znowu mamy Dimensity 1080, znów mamy AMOLED 667 w 120 Hz. Ale główny aparat fotograficzny to już jest 200-megowa matryca od Samsunga, 1:1,1 cala. Znowu, tak jak Jacek powiedział, z optyczną stabilizacją, ale znowu, pozostałe dwa aparaty są takie same, czyli tam ósemka i dwójka i z przodu również tak samo niezmiennie szesnastka. Natomiast pamięci startują już od 8256 po 12256 i tu mamy ceny 1450-1700 z groszami, a nie powiedziałem wam, widzicie, ile kosztuje tamten, czyli ten 12 Pro można mieć od 1115, czyli w zasadzie z podobnego poziomu co tego 12 5G, aż po 1440 parę złotych, czyli dokładnie tyle, ile trzeba dać za podstawowego Redmi Note 12 Pro. Czyli albo aparat, albo więcej pamięci. Jak sobie tam ktoś winszuje w Chinach, tak ma wybór w podobnej cenie. No i przechodzimy... A, czekaj, a czy myśmy... Mówiłeś, jakie jest ładowanie w Pro Plus? Oj, nie wspomniałem, przepraszam, 120-watowe już podskoczyło, natomiast bateria ciągle ma 5000 mAh. Tak, bateria jest identyczna. Natomiast ten z plusem, na podstawie tego z plusem modelu są jeszcze dwa smartfoniki, które się różnią niewiele, ale jednak te różnice są. I to jest, słuchajcie, Note 12 Explorer albo Note 12 Discovery, dlatego że Chińczycy nie tłumaczą bezpośrednio. Nie znalazłem tłumaczenia na jakby języki europejskie, w związku z tym trudno tutaj powiedzieć, jak, czy jeśli się pojawi na rynkach u nas, to on się będzie nazywał Explorer, czy Discovery, czy jeszcze inaczej być może. I tutaj też, tak jak mówiłem, jako że jest to rzecz zrobiona na podstawie 12 Pro Plus, dane są w zasadzie identyczne, ten sam procesor, ten sam wyświetlacz. Natomiast różnica jest w baterii, ponieważ bateryjka to jest o dziwo niższa, 4300 mAh. No i jest to, słuchajcie, rekordowe ładowanie, nie ma większego na rynku w tej chwili, mianowicie 210 W. No i trzecia różnica, która jeszcze jest może najmniej istotna, ale on występuje tylko w tym niższym tierze pamięci RAM w sklepie Xiaomi, czyli 256 plus 8 z 12 giga pamięci RAM kupić niestety nie można. No ale tutaj sprzedawać ma właśnie to rekordowe ładowanie, to 210 W. 1700 zł on kosztuje w przeliczeniu i można go poznać, i to też może być jako nazwa traktowane, ma dopisek 210 W na tyle obudowy. Mhm. Tak, bo poza tym wygląda dokładnie jak 12 Pro i w zasadzie 12 Pro Plus, bo tu wyglądem się praktycznie nie różni tak na pierwszy rzut oka, poza tym jednym dopiskiem, natomiast wyglądem różni się kolejna wersja tematyczna. Tak, to jest taka wersja z połową zielonej obudowy. Wersja ma jakby tył podzielony na dwie części i to, co widać najbardziej, taki wielki napis Racing z tyłu. Wrzucony, natomiast po chińsku ten smartfon się nazywa Note 12 Evo Edition. Nie wiem, czy ja dobrze to Evo wymawiam, ale... No tak, tak wynika, no jak to inaczej powiedzieć. W każdym razie tak jest. I tutaj właściwie jedyna różnica, którą wyłapałem pomiędzy Note 12 Evo Edition a Note 12 Pro Plus, to jest również kwestia zestawu pamięci. On też występuje w podobnym zestawie jak ten w wersji Explorer i to jest 256 i 8 giga RAMu, a tak poza tym specyfikacja jest w zasadzie identyczna. Tak, bo to jest tematyczna edycja, cena 1570 za niego.
Czyli najdroższy jest, jeżeli się nie mylę, tak jak mówiłeś, bo ja powiem szczerze, że na cenę nie spojrzałem, najdroższy jest ten Explorer Discovery z tym największym ładowaniem, tak? Tak, względnie topowe wydanie topowe. 12 Pro Plus, czyli 12256. To jest dokładnie to samo, tam 1700 z groszami. Ja mam jeszcze, powiem, ciekawostkę. Wraz z tymi telefonami zadebiutował Redmi Pad, tablet, który dobrze już znamy, byśmy go już nawet zdążyli przetestować, a nam na testy schodzi trochę długo. Myśmy już go przetestowali, a tam dopiero miał premierę. Żeby było zabawniej, no, do polskich sklepów wejdzie bodajże jakoś po weekendzie teraz i wtedy też poznamy cenę, ale zachęcam Was do obejrzenia recenzji, tutaj macie w opisie podlinkowaną. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o premierę Redmi. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy w zeszłym tygodniu, dlatego że wyskoczyła właściwie już po tym, jak nagraliśmy tygodniówkę. W Chinach Samsung wypuścił dwa składaki W23 i W23 Flip. Są to w zasadzie odpowiedniki tego, co u nas, nie wiem, czy ty znalazłeś jakieś różnice? Nie, z różnicami są pamięci i wykończenie i tak, zestawy. Tak. To jest po prostu Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4, ale przybrane w garnitur złoto-czarny, przy czym nie jest to złoto odpustowe. Tutaj moim zdaniem skromnym wygląda to nader elegancko. Ale ono chyba jest różowe, nie? To jest klasyczne złoto, Jacku, tak jak ja widzę, tak. To na renderach źle coś. Tak, bo rendery, wiesz co, ale to jest, bo ja widziałem zdjątka na żywo tych telefonów. Okay. I to nie jest takie odpustowe złoto, oczywiście to jest takie na bogato złoto, jak to Chińczycy lubią, ale no fajnie to dosyć wygląda, szczególnie, że zawiasy, ja nie wiem, dlaczego u nas tego nie robią, u nas zewnętrzna powierzchnia zawiasów tych składoków jest gładka. W tych chińskich W ona ma taką kropkowaną fakturę, zresztą oni to powtarzają już rokrocznie, bo poprzednia generacja też była jako W22, więc to jest jakby taka tradycja ichnia. To są robione dla China Telecom telefony dokładnie i tylko tam są dostępne. I na przykład różnicą jest też to, że do Folda od razu jest rysik w standardowym zestawie, czego u nas nie ma, za rysik my musimy dopłacać. No i pamięci są inne, bo mamy Flipa, czyli W23 Flip, mamy z pamięciami 12512, a Folda mamy 16512. Co u nas chyba nie występuje, o ile mnie pamięć nie zawodzi. 16 zdaje się nie kończy. Wydaje mi się, że 16 chyba w sprzedaży oficjalnie nie ma. Zdaje się, że nie ma, właśnie to jest ta różnica. No oczywiście ceny są wywalone w kosmos, nawet biorąc pod uwagę, że to Chiny. No niemniej taka ciekawostka przyrodnicza. Niestety tych telefonów nie kupicie, a powiem Wam szczerze, że według mnie jeden i drugi wyglądają najlepiej w całej gamie Foldów, Flipów. No chyba, że ktoś lubi kolorki, no to wtedy sobie tam w tym Flipie może pocudować, ale takiego Folda czarno-złotego to ja bym chętnie przytulił. Czerń z złotem, czerń ze srebrem wygląda bardzo ładnie, one i na renderach i oczywiście na zdjęciach też wyglądają bardzo fajnie. No szkoda, że u nas nie ma. No tak, a poza tym no, człowiek by zyskał dużo pamięci i rysik, no to są takie... Ano. A tu niestety u nas ten rysik jest za dopłatą. I wiecie co, to jak już tak się tutaj rozbuchaliśmy, to ja tylko tak kronikarsko. Rozsamsungowaliśmy. Co? Ja, że się rozsamsungowaliśmy. To jest jeszcze tak. Jeden Samsung, to prawda bieda Samsung trochę, ale jest. No jest, faktycznie. No to opowiedz jeszcze o tym Samsungu, to polski jest rynek na koniec. Robimy. Galaxy M23 w wersji Prime Edition, który pojawił się, w zasadzie pojawi się dopiero w Indiach. Na razie jest zajawka na Amazonie, jest specyfikacja i to jest taki smartfonik. No fajnie, że ma Super AMOLED-a, tak, 6,4 z 90 Hz odświeżenia pracującego. Jest Full HD, także jest całkiem fajny. On nie wygląda ładnie niestety, ale ma baterię 6000 mAh, co jest bardzo atrakcyjną rzeczą. Ma właśnie tego AMOLED-a. Ma ładowanie niestety tylko 15-watowe, także te 6000 mAh trochę długo się będzie ładowało. No i procesor może nie jest to, na pewno nie jest to najwyższy, to jest Helio G80. Na 2 GHz procesorek. Aparaty 64+8 i 2 dwójki. Z tyłu 4 aparaty na bogato 20 megapikseli z przodu.
Fajny smartfonik, tylko mówię, nie podoba mi się niestety. Natomiast jeżeli chodzi o specyfikację, to jest taki fajny śledzik. Ujdzie. Taki z gatunku, że ujdzie, pokazał też się w Stanach. Do nas nie dotrze, bo to jest OnePlus Nord N300. N300 jest następcą modelu N200, jak się zapewne spodziewacie, który również był tylko w Stanach. Także to tylko kronikarsko odnotowuję, że jest taki smartfon. Ma, moi drodzy, Dimensity 810, skromne pamięci nader 4,64, z przodu ekran IPS 6,56 cala, HD+, w ogóle do tego, ale z 90 Hz, jeżeli chodzi o odświeżanie, w ekranie kropelka na 8-megowy aparat, a z tyłu 48 plus dwójeczka do rozmywania tła, zasilanie z baterii 5000 mAh z 33-watowym ładowaniem, cena przeliczając z dolarów 1105 zł, ale wiadomo, że to jest darmofon, jeżeli ktoś kupuje tam w Stanach z abonamentem. A Verizon Cricket, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Słucham? Chyba Verizon Cricket, jeżeli dobrze nie, pamiętam. Metro i T-Mobile przynajmniej, ja tak widziałem. Okej, okay. A T-Mobile, rzeczywiście, tak. To pomyliło mi się z innym. No, po prostu kronikarsko wspominamy, bo to naprawdę nas to nie dotyczy. No i kurczę, nie wiem, czy mam ochotę o tych telefonach opowiadać, bo jeszcze dwa takie totalne biedofony się objawiły. To znaczy jest Wildfire E Plus na przykład dla tych, co to jeszcze pamiętają markę HTC. Myślę, nie, że to jest jeden z tych, które miałeś na myśli. Tak, to jest telefon, nie, tu zapomnijcie HTC, bo naprawdę przykro się patrzy, wspominając to, czym kiedyś HTC było i patrząc na ten wytwór, bo nawet tak, telefonem to ciężko nazwać. Tutaj nawet pamiętając o tym, że HTC wyprodukowało naprawdę bardzo fajne gogle VR, to jakby to, że zeszli ze smartfonów, zaprzestali sprzedaży, może te tanie smartfony im się jakoś sprzedają. No. No może, ale jest to jakiś dopływ gotówki, a są przez cały czas na rynku smartfonowym, tak? Tak, ale tutaj no, jeden z naszych czytelników bardzo mądrze napisał na Facebooku, tak, chciałby się zacytować zespół Perfect, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść i zrobić powinni według czytelnika. Ja się bardzo z tym zgadzam, tak jak LG. Wiedzieli, kiedy sobie odpuścić, dali sobie spokój, nie robią żadnych bylefonów i no tutaj mamy, no co, no powiedzmy, co to HTC ma. Ekran HD+, ze standardowym odświeżaniem, z kroplowym wcięciem na piąteczkę do selfie, z tyłu aparat 13 i co ciekawe 5-megowy znowu do makro, to jest takie zaskoczenie. Bateria nie najgorsza, 5150, ale już tylko 10-watowe ładowanie. Ale patrzmy dalej. Dalej mamy procesor MediaTeka sprzed 5 lat. No, sprzed 5, jeszcze sprawdzałem. I do tego jeszcze, słuchajcie, teraz dalej. 2 giga RAM-u i 32 wewnętrznej. Pociechą może być to, że ten telefon jest oferowany na razie póki co w Rosji. Dobrze tak im za to. I kosztuje 619 zł, czyli średnio okazyjna cena jak na tą specyfikację. No ale może poszedł do Rosji za karę tam właśnie. Prawdopodobnie HTC próbuje schodzić z rynku tak jak Sony mniej więcej, tylko że Sony ustami prezesa powiedziało, że musi zostać na rynku choćby symbolicznie. I zostaje symbolicznie. Te smartfoniki, które wypuszczają, mi się podobają, pomimo tego, że są drogie najczęściej. Ale to są fajne smartfony. Natomiast w przypadku HTC no, to nie są bardzo fajne smartfony. No, podejrzewam, że drugi smartfon, o którym chciałeś również powiedzieć w podobnym kontekście, to jest Sharp. To chyba z tym Sharpem mi się pomyliło, bo ten Sharp chyba w Verizonie i Cricketie wyląduje. I no może. Sharp Rovo V, który też ma specyfikację nie nastrajającą jakoś optymistycznie, nie, ale nadal troszeczkę lepszą, bo to jest Helio A20, bateria jest gorsza, bo 3500, tam było 5000, IPS-owy wyświetlacz 6,5, w HD tylko pracujący. Baterijkę mówiłem 3,5, naładowane jest 10-watową ładowarką, także bieda, panie, 32 giga pamięci flash i 3 giga pamięci RAM, absolutne minimum. O, coś mi się jeszcze i aparaty fotograficzne, jeden z tyłu, jeden z przodu, może to i dobrze, 8 z tyłu. Po co się wygłupiać? Jeszcze mi się przypomniało, jak o tych 3 gigach RAM-u powiedziałeś, ale to tak zapowiedziowo troszeczkę, chociaż widzę, że już do katalogu dodałeś.
pojawiły się przecieki o Motorola Moto G Play w tegorocznej edycji. Tak, dzisiaj. No właśnie niestety ten oto wytwór też ma pamięć 3 plus 32 i naprawdę nawet w tanim telefonie, nawet w tym tygodniu też z Konradem nagraliśmy film na ten temat, sobie obejrzyjcie, co powinien mieć tani smartfon, no to pamięć 3 giga RAM-u, to jaki by nie był procesor, to nie ma prawa działać za dobrze. A i 32 wewnętrznej, pomimo możliwości skorzystania z karty microSD, to też na obecne czasy za mało. Po wrzuceniu Androida tam prawie nic nie zostaje. No, przy czym to jest przeciek, więc jest cień szansy. Ja się trochę łudzę może, że jednak Motorola pójdzie po rozum do głowy i wypuści ten telefon również w sensowniejszej wersji, na przykład 4,64. To już by nabrało sensu, bo reszta nie jest taka zła. 6,5 cala, ekran HD, jeżeli chodzi o procek, już Wam mówię, G37, bateria 5000, co prawda 10-watowe ładowanie, ale może być w tanim telefonie, bo mówimy o taniożce. Aparaty 16 z tyłu i dwie dwójeczki, wiadomo do czego. Z przodu piąteczka, ale żeby było ważne, nie w kroplonoczu, tylko w dziurce. Co prawda ekran ma fest ramkę dookoła szeroką, bo to jest budżetowiec, no ale już jakoś to wygląda na w miarę na czasie, no bo nie ma już tego kroplonocza niewodnego z przodu. No, tym niemniej nie będzie to telefon, o którym ja się jakoś tam ciepło kiedykolwiek chyba wypowiem. No, chyba że tak jak powiedziałem, przeciek się nie sprawdzi i Motorola jednak da mu pamięć na miarę roku 2023, no bo to jest model na, powiedzmy, rok nadchodzący tak naprawdę, skoro debiutuje pod koniec tego, nie? No i właściwszą karą dla wszystkich marketingowców, którzy forsują 2 i 3 giga RAM-u, mówiąc, że pod Androidem Go to pójdzie bez problemu, byłoby używanie takiego smartfona. Właśnie, dajcie im na służbowe. Wszystkim skurczybykom, którzy planują 2 albo 3 giga RAM-u od najnowszego Androida, nawet w wersji Go, po prostu kazałbym taki telefon tak. Używać. Macie tu służbowy telefon i sobie używajcie go i zobaczycie, jakie to jest fajne. Bo jest to coś potwornego, to jest robienie ludzi bambuko po prostu. Dokładnie. No. I to jest też trochę, wiesz, zrażanie według mnie ludzi do smartfonów, bo no wiadomo, często nadal się zdarza, że taki tani smartfon jest pierwszym smartfonem, którego dany użytkownik ma w ręku i zaczyna używać. No i później bierze przekonanie, nie, smartfony są do kitu. Jest również pierwszym, którego się chce pozbyć agent operatora, tak? Żeby a to też. Najszybciej. Bo pani zobaczy, jaki tani, a jaki ładny wyświetlacz ma, a jak ładnie wygląda, bo one często są całkiem niebrzydkie. O tym, że 2 giga RAM-u ma oczywiście się najczęściej nie wspomina, a nawet jak się wspomina, to bardzo często ma być w stanie, o co chodzi w ogóle. Tak, ale świetny jest to pomysł. Właśnie to, co powiedziałeś, zmusić ludzi, którzy te telefony wciskają, żeby sami ich zaczęli używać, a potem zobaczymy, jakie będą dalej wciskać. Niestety, kochani, żeby mieć w miarę sensownie działający telefon, musicie położyć w okolicach 1000 zł, nie oszukujmy się. Przykre, ale kurczę, prawdziwe. No. Tak, znaczy da się trochę poniżej 1000 zejść. Trochę, ale niedużo. No nie liczcie, że kupicie dobry telefon za 600. Mamy, jakkolwiek by nie był zachwalany przez przedstawiciela. Przykro mi, ale nie. Użytkownik świadomy jest w stanie oczywiście coś pokombinować, wrzucić tam sobie z tego Androida w miarę, wywalić interfejs zewnętrzny, jeżeli jest interfejs zewnętrzny, można takie cuda robić. Ale nadal. Ale to trzeba po pierwsze sporo wiedzieć, żeby sobie nie zrobić cegły ze smartfona, a większość użytkowników kupujących tanie smartfony nie ma pojęcia bladego o tym, że cokolwiek z tym można robić. Także moi drodzy, krzewcie wiedzę w rodzinie, wśród znajomych, minimum 4 giga. Jak jest poniżej, to nie kupować, choćby był najśliczniejszy. Dokładnie. I powoli się przymierzajcie już do 6. Ale to powoli. Jeszcze te 4 jakiś czas podziałają. Przy czym pamiętajcie, bo oczywiście mogą się odezwać głosy, że ja mam 3 giga i mi chodzi świetnie, ale raczej nie z Androidem 12 podejrzewam. Albo rzeczywiście troszeczkę podciągnięty, wyczyszczony i taki, który, ale najczęściej dotyczy to rzeczywiście starszych smartfonów, które mają wcześniejsze wersje Androida, nie było update'ów i one są w stanie jeszcze działać jako tako.
Naprawdę. Ale to też się zmieni, bo zmieniają się aplikacje. Za chwilę się okaże, że macie telefon z małą pamięcią i starym Androidem, a Facebook nagle nie ruszy. Albo jakieś aplikacja nowa się pojawi i powie. Nie ruszą, jeżeli ktoś potrzebuje. Tak, ja akurat nie potrzebuję w związku z tym. Niemniej rzeczywiście aplikacje prędzej czy później tego smartfona tak również wykończą, nawet jeżeli nie nowa wersja Androida. Także niosąc, kurczę, ten przysłowiowy krużganek oświaty, przestrzegamy Was przed takimi telefonami. Ale wróćmy jeszcze do Motorola, bo przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Mówisz krużganek oświaty, bardzo mi się podoba krużganek oświaty. Tak, no to jest, to nie ja na szczęście wymyśliłem, to wymyślił taki pewien pan, o którym ja nawet nie chcę wspominać. Natomiast wracając do Motorola, moi drodzy, jeszcze była też taka duża premiera Motorola. Co prawda nic nowego nie pokazali, bo wszedł po prostu do globalnej sprzedaży nowy Razer, czyli klapeczka z elastycznym ekranem, czyli to się nazywa teraz Razer 2022. I myśmy o tym telefonie mówili, więc ja mówił, nie będę o nim, szczególnie, że się pogniewałem na Motorola, bo nie przysłali mi go do testów. I tutaj duża krecha dla polskiego oddziału ode mnie. Natomiast co ten telefon ma, to tak w skrócie, ma dosyć duży wewnętrzny wyświetlacz, który podobno nie ma fałdy, ale ja już widziałem na zdjęciach, że ta 6,7-calowa matryca Full HD z wysokim 144-hercowym odświeżaniem ma fałdę, cokolwiek by marketingowcy nie mówili. Ma całkiem użyteczny, chociaż niestety, przykro mi, nie miałem okazji wypróbować i porównać tego z flipem, zewnętrzny ekran. Dosyć duży jak na rozmiary klapki, bo 2,7 cala. Na tym już można by było coś zrobić. Ma, zdaje się, w miarę sensowny aparat, bo 50 główna z optyczną stabilizacją i 13 szerokokątna. No jeszcze ma, czy jest to 2-megowy aparat wewnątrz klapki. I w zasadzie tyle. A, no jeszcze w miarę duży akumulator ma, jak na klapeczkę, podkreślam. I bateria ma 3,5 i 30-watowe ładowanie. W środku Snapdragon 8 Plus, to wiadomo, szybkie pamięci. Co najważniejsze, bo żebym Was nie zanudził, cena. Cena, moi drodzy, tylko gdzie o tej cenie napisałem, a już Wam mówię. W Europie 1199 euro, a u nas, moi drodzy, 6000 bez złotówki, ale jak się pospieszycie, macie jeszcze 3 dni, tak? Weekend macie jeszcze, to kupicie go za 5,5. Nie wiem, to nie jest tak, że ja Wam rekomenduję ten telefon, ale jak ktoś nie chce Razera, rzadko Wam cokolwiek rekomendujemy. Po prostu jeżeli się zasługaliście na tą Motorola, to... Tak, ale wiesz co, Jacek, takie telefony, ja to napisałem w artykule i podpisuję się pod tym nadal. Klapeczki typu Flip, typu Razer kupuje się serduchem, nie rozumem, bo jakbym chciał kupić rozumem składaka, no to wiadomo, co bym wybrał. Natomiast to są telefony, on ma być ładny, on ma być na bajerze i tak dalej. I po prostu jak ktoś chce Motorola składaną i już, bo wiem, że są tacy ludzie, to no to niech się pospieszy, bo zawsze to 500 w kieszeni jest, nie? Spoko. Dla mnie to są ceny kosmiczne, ale tak, tak jak... Tak, to jest abstrakcja. Nie kupiłbym tego telefonu, ale to ja. Natomiast jak ktoś kocha klapki Motorola i po prostu bardzo chce, to czemuż by nie. Przepraszam Cię, Jacku, jeszcze jest to kronikę z polskiego rynku na szybko, bo się też objawiły dwie, a właściwie trzy premiery. Wszedł do nas Infinix Zero Ultra, który jest o tyle ciekawy, że ma szybkie ładowanie. Nie wiem, czy nie najszybsze w tej chwili z dostępnych w Polsce. 180 watów ma tempo ładowania i bateria nie najgorsza, bo 4,5. O nim żeśmy już mówili, więc się nie rozwodzę. Do kupienia za 3000, ale na... Aha, to już się skończyło chyba ta promocja, bo była dwa dni od czwartku. To jeszcze dzisiaj zdąży, jak ktoś bardzo chce. 2699 jeszcze można kupić przez 48 godzin od premiery. Czy warto? No nie wiem. Trzeba by było dać mocny kredyt zaufania marce Infinix, ale jak się nie boicie, to w sumie telefon jest całkiem dobrze wyposażony, ale nie wiem, czy za 3000. No dobra. Obejrzyjcie sobie specyfikacje, sięgnijcie do wcześniejszych tygodniówek, gdzie szeroko o tym telefonie mówiliśmy. I jeszcze też telefon, o którym też już mówiliśmy. Niedrogi telefon z 5G wprowadziło na nasz rynek Realme, 1149 zł, rzecz się nazywa Realme 9 i 5G. I tu znowu Was odsyłam do specyfikacji, żeby Was nie zamęczać. I właśnie chwilę temu
Polska marka Hammer poinformowała o wprowadzeniu telefonu o wysokiej wytrzymałości Hammer Construction, który jest ciekawy jak na twardziela, bo wiadomo, twardziele z reguły mają marne specyfikacje, ale ten ma baterię 6000 mAh, obsługuje eSIM-y i ma, moi drodzy, z ciekawostek wbudowany dalmierz laserowy. Diabli wiedzą, jak to działa, ale moja praktyka, bo czasem sobie tam coś przebudowuję, majsterkuję, używałem takiego dedykowanego dalmierza laserowego. To ma sens w momencie, jak na przykład nie możemy czegoś dosięgnąć, a chcemy się zorientować, czy to, powiedzmy, nasze pomieszczenie ma tam bardziej 2 metry, czy bardziej 2,30 m. A precyzja jest trochę dyskusyjna tych dalmierzy laserowych. Ja akurat miałem do dyspozycji takim, nawet bym powiedział, trochę markowy, ale nadal on nie zawsze pokrywał się ten pomiar z pomiarem, taką tradycyjną miarką. Natomiast w telefonie może być to o tyle fajne, że będziemy mieli miarkę zawsze pod ręką. Może nie do końca perfekcyjną, ale zawsze jakąś, która pozwoli nam pi razy oko chociaż zmierzyć tą odległość właśnie po to, żeby się przekonać, czy, nie wiem, mamy kupić 30 metrów kwadratowych paneli na podłogę, czy na przykład lepiej 35. To tyle. Ja dzisiaj no, tego telefonie... oczywiście dodam, tam jest sześciocalowy wyświetlacz, jest litery standard, jest IP69, jest poza tym jeszcze Corning Gorilla Glass 3 na ekranie i bateryjka 6000 mAh, ładowanie 18-watowe. Jest ładowanie indukcyjne, co jest ciekawe, 15-watowe. Tak. W ogóle on jest niegłupi, bo i ma Helio G85, 6 giga RAM-u, czyli całkiem jakoś to powinno działać. Z aparatami mogliby troszeczkę poprawić, ale no twardziele nigdy nie mają, chociaż zaraz wam coś powiem jeszcze. Ale no tutaj mamy aparat 16-megowy i 8 szerokokątną i rozmywacz tła z przodu 8, czyli też tak, no rzekłbym, mocno podstawowo. No ale pół biedy. O, jeszcze się pochwalili, że ma ten smartfon uchwyt na smycz. O, to już mi się podoba, dawno nie widziałem. Ma jeszcze NFC-o z takich rzeczy istotnych. No i obsługuje Voice over LTE. To tutaj widzę. A, no jeszcze widzę cenę, moi drodzy. 1699 zł. I jeszcze dostaniecie prezent. Ale to sobie szczegóły zerknijcie w newsie, bo promocja trwa do świąt. Jest jeszcze jeden egzotyk, który w tym tygodniu wyskoczył. Króciutko o nim. Voyage 40 Pro. To jest smartfon ZTE. Taki z dwoma wysepkami z tyłu na aparaty. Myśmy mówili też już o podobnej konstrukcji. Tak. 810 z AMOLEDem 667 z Full HD. Z bateryjką 4500 mAh, ładowaniem 66 W, aparatami 64 plus 5 plus 2 z tyłu i 16 megapikseli z przodu. I też Was odsyłam, tych, którzy są ciekawi tego smartfona, na kartę, dlatego że dostępność na razie wyłącznie w Chinach. A to ja jeszcze o jednym powiem tak na szybko, bo zacząłem o tych twardzielach z aparatami fotograficznymi. Dzisiaj w zasadzie miałem nie pisać, bo to jest marka Ulefon. Ja tej marki nie darzę jakimś szczególnym sentymentem, broń Boże. Wręcz przeciwnie, jakoś tak jestem do niej nastawiony od czasu, jak mi się na targach ich telefon w ręku rozpadł, to tak traktuję trochę ich z przymrużeniem oka. Natomiast zaprezentowali ciekawy telefon, również wzmocniony, czyli z military standardem, normami szczelności tam 68-69, który, moi drodzy, ma 108-megowy aparat fotograficzny, do tego mikroskopowy aparat 5-megowy i jeszcze kamerę termowizyjną, a z przodu ma 32 mega. Adam chyba mówi o Power Armor 18. Tak, dokładnie. Mamy go, słuchajcie, w katalogu. Tak, myśmy wspominali, od 17 zdaje się jest w katalogu. Tak, dlatego jako ciekawostkę i do tego ma baterię 9600, no tam jest też bezprzewodówka, no mnóstwo bajerów, 5G oczywiście, no niestety to kosztuje 3,5 i tutaj znowu, no tak, musiał straszny kredyt zaufania tej marce dać, żeby wydać 3,5 za to. Natomiast na papierze. Że nie namawiamy po prostu. Mówimy jako ciekawostka. Na papierze w popularnym serwisie handlowym chińskim wygląda to całkiem fajnie. Ale mówię, ja bym nie ryzykował.
I to chyba wszystko, Jacku, co mieliśmy na ten... Chyba się z Wami pożegnamy. Mnie nie widać. Ładnie się do Was uśmiecham. Żegnam Was serdecznie do przyszłego tygodnia. Nie tylko do za dwa tygodnie. Tak, za dwa tygodnie, ale też nietypowo, bo 10, bo 11 mamy święto narodowe, więc 10 wieczorem jakoś pewnie nas wypatrujcie. Dziękujemy Wam serdecznie, jak zwykle, że wpadliście, że z nami spędziliście tę godzinkę. I zapraszamy na kolejne tygodniówki. Trzymajcie się, pa. Heja, cześć.